pisze i pisze. No ani się z nim dogadać. Mój Heliodorku! No dałobyś Duszko pokój tej robocie. Będziesz miał dosyć czasu powróciwszy do Warszawy. Że tak, zebrałeś tutaj już sporo. Zapisałeś kilka takich książeczek. Chciałem z tobą pogadać, zasięgnąć twojej rady. Zaraz, zaraz. O, jak cię życiem kocham, jesteś nudnym jak flaki z olejem. Flaki z olejem? Czy to przysłowie używane jest tu przez lud, nie uważałeś? A daj mi pokój, diabli wiedzą, co to ja zbieram przysłowia. Bardzo źle robisz. Skarby macie pod ręką i marnujecie je. A ty też dałbyś temu pokój. Czy ci się to opłaci? Tak jak ty rozumiesz, na gotówkę może i nie, ale... Jacyście wy materialni. A wiesz, co wczoraj powiedział sędzia? Gdy mu gwałtem wciskałem przy preferansie mój bilet prenumeracyjny, na opis naszej okolicy? Zapewne, że nie ma pieniędzy, bo byście wszyscy tacy. Nie, no tego nie mógł powiedzieć, bo miał dwakroć tyle z wygranej. Więc cóż? Że jako urodzony w tej okolicy znają 100 razy lepiej niż ty. Pokazuje się, że pan sędzia bywa czasem dowcipny. Miał po części rację, Duszeńko. No jak cię życiem kocham, mój Heliodoreczku. No przerwij to pisanie! No poświęć mi kilka chwil! No jesteś moim kolegą szkolnym, przyjacielem! No, Heliodorku. Więc o cóż chodzi? No. No śmiało, śmiało. No ja mówię o moich zamiarach matrymonialnych. A z twoją sąsiadką, tą wdówką z Topolina, panią Klotyldą. Naturalnie. Na nic się nie zda. Dlaczego? Co ci po tym? No jak to, co mi po tym? Za stary już jesteś. Ale jak cię życiem kocham, Duszeńko, bredzisz. Przecież wiesz, że mam dopiero 44. 46. 44! 46. Po raku. Urodziłeś się w 1830. No to 45! Nie, 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 nie. 45 skończyłeś więcej jak przed pół rokiem. No ale choćby nawet i tak było, to przyznasz, że wdowa 20-paroletnia jest nader stosowną partią dla mnie. No kilkanaście lat różnicy. Owszem, owszem, jest w sam raz. No więc o co ci chodzi? Co masz przeciwko pani Klotyldzie? Nic. Przeciwko pani Klotyldzie nic a nic. Tylko przeciwko tobie. A, przeciwko mnie. A, śliczny przyjaciel. Właśnie jako przyjaciel powiadam za późno. To już nie dla nas. Proszę cię, nie mięszaj nas pod tym względem, Duszeńko. No więc nie dla ciebie. Zresztą, jeśli nawet jesteś dość młody na męża, to z pewnością za stary na konkurenta. Zanadto odwykłeś od świata, od towarzystwa. Twoje nałogi starokawalerskie. Ja widziałem was z tą twoją panią Klotyldą i gdybym nie wiedział skądinąd, ani bym się domyślił, że masz się do niej. Zapomniałeś już, jak się brać do kobiety. Ha, dobry sobie, jak cię życiem kocham. Ja zapomniałem, jak się brać. A jeśli ci powiem, że mam sprzymierzeńca w tej fortecy, co? Dalej będziesz utrzymywał, że jej nie zdobędę? Najlepszym sprzymierzeńcem byłby sam dowódca fortecy, a nie jakaś tam panna Eulalia i dawna guwernantka. Ja zrazu myślałem, że ty do niej się bierzesz. No chcesz palną. Obiecałem jej kolczyki z brylantami w razie pomyślnego skutku. No i to najlepszy dowód, żeś się zestarzał. Są...
Jest jeszcze jedna przeszkoda. Najważniejsza. Co na to powie Pawłowa? Pawłowa? No, muszę ci powiedzieć, że to poczciwe kobiecisko z kościami. Gospodyni idealna, tak przywiązana do mnie, że dalej nie idzie. Tym gorzej, bo i tyś się do niej przywiązał. No bo też to kobieta... Nieoszacowana, ja wiem. Co wcale nie przeszkadza, że cię prowadzi na pasku. Ale zabawny jesteś, duszeńko. Powiadasz, że ja się nie umiem brać. Mhm. Słuchaj, a gdyby tak zrobić jakąś niespodziankę, siurpryzę. Komu? Pawłowej? No dajże spokój z tą Pawłową. Ach, pani Klotyldo. No naturalnie, to przecież piękna myśl. Słuchaj, można by urządzić no jakąś partyjkę, no coś na kształt podwieczorku. Gdzie? Tu. U ciebie? No naturalnie. A Pawłowa? No Pawłowa. Pawłowa. A Pawłowa. No widzisz, no ale przecież ty jesteś mój przyjaciel. Mój Heliodoreczku. I jesteś sprytny. No powiedz, jakby to zrobić. Bardzo prosto. Urządzić przejażdżkę i zaprosić tu panią Klotyldę. A Pawłowej kazać upiec kurcząt. Myślałem, że jesteś sprytniejszy. No łatwo ci tak mówić. Ale u mnie po kawalersku. Służba nienawykła, zaraz domysły, plotki... Jakie plotki? A cóż cię plotki mogą obchodzić? Czyż nie myślisz na serio o tym związku? Ale jak się życiem kocham, na serio! No więc gdzież logika? A co mi tutaj z logiką? Co innego logika, a co innego... To też właśnie. O cóż więc chodzi? No, żebyś się tym zajął, duszeczko. Daję ci zupełne pełnomocnictwo. Względem Pawłowej? Aha, tak. Urządzisz z nią wszystko jak trzeba. Wydasz dyspozycję, żeby było dobrze i z szykiem. Widzisz, bo to z nią to... To trzeba jak z jajkiem. Z panią Klotyldą. No nie dowcipkuj, mój Heliodoreczku. Więc z Pawłową? A dlaczegoż trzeba z nią jak z jajkiem? Kazać i gwita! No to każ, upoważniam cię. A czy posłucha? A to już twoja rzecz. Bo widzisz, ja jestem prędki. Szybko się unoszę. Powiem to czy tamto, jej się to może nie wydać i... A... Bo widzisz... Z powodu... innych zalet na wiele jej pozwalam. Boisz się jej? Do diabła. Dobrze, więc cóż mam zrobić? Urządzić wszystko tak, żeby było dobrze. Ty to potrafisz, no bo bądź co bądź. Gdy się ożenie, ona nie będzie tu mogła zostać. Więc dasz jej do zrozumienia, delikatnie, że gdy zacznie fochy stroić, nie słuchać tego, co się jej każe, to w jednej chwili stąd wyleci. U mnie krótko! Innymi słowy, sam nie chcąc się poparzyć, moimi rękoma chcesz wyciągać kasztany z pieca, tak? Dobrze. Spróbuję. Zrobisz mi wielką przysługę. To się nic nie stało. Mógł pan grzebki lekko drogi.
razu powiedzieć tej babie, żeby sobie poszła z Panem Bogiem. Ale co się pani Pawłowa tak śmierdzi, toż to piękności szkodzić może. Ma się rozumieć, będzie tak, jak pan dziedzic każe. I kwita. Jak każe, tak każe, ale trzeba opowiedzieć, jak było, bo ino każdy by go chciał w polewy wieść. Co to za hałasy? To tu przyszliśmy za sprawą. Proszę łaski pana dziedzica. Z jaką sprawą? Ma się rozumieć, nic wielkiego. Ale więc wtedy, za pozwoleniem pana dziedzica, że wczoraj, co ja gadam, użygiem, bo jedna... Onegdaj, w czasie niebytności pana dziedzica, złapaliśmy defraudacyję w lesie. Co takiego? Więc to była, za pozwoleniem pana dziedzica, taka stara baba z kulawą łapą, żebrająca. Ale ponieważ kradła szczapy z sągu, zabrał jej gajowy fartuch, chustkę i tym podobne. No kradła, no co ona tam mogła wziąć? Oho, jak to się pan będzie litował nad każdym! Nie wtrącaj się! Widzi pan? To tak zawsze. Niech wszystkie sągi rozbierą, to nic nie szkodzi! Przepraszam pokornie pana dziedzica, ale ponieważ potrzeba dobrego przykładu, ja rekwirowałem, że się złoży te łachy u wójta. Mówicie, że to stara, uboga kobieta. Tak jest, więc tymczasowi akuratnie, kiedy chciałem odesłać, przychodzi ta baba z listem od pani Stopolina. Od pani? Stopolina? Tak. O. To od niej. A skąd jest ta kobieta? Ej, akurat nie stamtąd. To od niej. Jak pachnie, powąchaj, duszko. Co ona też może pisać? Vous tenez à obliger une personne qui vous est chérie. Obliger. Co to jest obliger? Obliger. O, obliger. Co to znaczy? Słuchaj, Wieduszko, przeczytaj, bo widzisz, ja już zapomniałem po francusku. Obliger. Piszę, żebyś darował winę tej kobiecie i puścił ją wolno. Sprawisz tym pani Klotyldzie przyjemność, za którą będzie rada podziękować ci osobiście. Podkreślone. Podkreślone. Podkreślone osobiście. Ależ to świetny pretekst. Duszeńko, jadę natychmiast! Nie, razem pojedziemy! Natychmiast zaprzęgać do powozu. Kobiecie oddać chustę, fartuch i niech rusza z Bogiem. Dobrze, proszę łaski pana dziedzica, ale wszelako według fantowego, co się należy gajowemu... No to dobra, no to przecież ja sam zapłacę. A, więc wtedy moim zdaniem jest tak, że takim, że ma się rozumieć. No to, oddać! To powiedziałem wyraźnie! Zaprzęgać do powozu i oddać wszystko! Tak jest. Boże mocny, z panem, bo już... Proszę cię, moja kochana, nie wtrącaj się w nie swoje rzeczy. Patrz tego, co do siebie należy. Oho, jak to już pan będzie nade mną odmawiał. Daj mi spokój! Wody do mycia! Już! Panie Boże, dopomóż, będzie się pan gdzieś moderował na hulsztyki. Słuchaj, a może by się ogolić? Zdałoby się. No, niech ino pan tak cięgiem jeździ, niech ino pan tak figuruje, to się tu będzie dobrze działo. Wyborna jest. Ale widzicie, moja kobietko, przecież pan ma rozmaite interesa i musi jeździć tu i ówdzie. To nieprawda jest. Może siedzieć w domu, kiedy mu dobrze. Ale przecież kawaler. A gdyby tak chciał się ożenić? Ty, daj spokój, nie teraz, potem. Oho, to dość. Na starość rogom rość! Co ona z tymi rogami? Też wyjechała? Milczała byś! Każ mi dać wody do mycia! Gdzie to pan jedzie? Dlaczego? A bo może znowu do Topolina? No chociażby, no... No jaka ty dziwna jesteś. Bo tam pana zawdy coś ciągnie. Tutaj w domu to pana ino cień, a w Topolinie wszystek. No jaka ona do mnie przywiązana. A bo to może prawda, co tamten pan powiedział,
Żeby pan miał tak zrobić, to bym... No co ty, głupia. No przecież wierzymy. No. Idź. Każda wody do mycia. Czy już nie jedziemy? No jedziemy, naturalnie, że jedziemy. Tylko najpierw coś przekąsimy. Chodź, Duszeńko, chodź szybciutko. Proszę cię. No jakże żebyśmy nie mieli nie jechać? Jedziemy naturalnie. Proszę, proszę cię, siadaj. Proszę. Słuchaj. Jestem kontent z tego zdarzenia. Powiem, że chciałem być najsurowszym i przykładnie ukarać tę kobietę, ale na jedno słowo pani moich myśli. Słuchaj, to dobrze będzie. Pani moich myśli. Dosyć. Jak ty to tak zimno mówisz? No co, mój zapał nic a nic nie oddziaływa na ciebie, Duszeńko? Nie, nie oddziaływa, bo sztuczny. I raz jeszcze powiadam, na nic się nie zda. Znowu. Ja przed chwilą patrzyłem na was spod oka, jakeście ze sobą szeptali. Oj, ta Pawłowa. Ej, do diabła rezonujesz jak ktoś, kto nie zna ludzi, a jesteś literat. Właśnie dlatego, że znam ludzi, widzę, co się dzieje, pojmuję, że żądasz mojego wmięszania się dla pozbycia się jej, bo sam jesteś słaby i ślamazarny. Ale dlaczego podjąwszy to postanowienie, łudzisz ją jeszcze? No jak to łudzę ją? Słuchaj, przede mną nie musisz grać komedii, przecie mam oczy i widzę. No to co mam zrobić? Działaj otwarcie i bez podstępów. Oddal natychmiast. A za dobrą służbę wynagrodź, wyposaż. No pójdź, pójdzie, ale... Pieniądze ciśnie mi pod nogi, zrobi mi taką scenę, że... Już ja ją znam. O, więc taki jest wasz stosunek. No co chcesz, no to jakoś samo tak do tego przyszło. Nie samo przyszło, tylko z własnej winy uwiązłeś po szyję i nie wydobędziesz się tak łatwo z fałszywego położenia. Chyba, że... Że co? Jak mu to powiedzieć? Pomyśli, że wariat. Bo widzisz, my wszyscy lubimy rządzić się egoizmem. Egoizmem? Ja egoista, lubię cię! No. Gdy nie troszczysz się o to, jak ona zniesie gwałtowne zerwanie stosunku, który sam zawiązałeś, myślisz tylko o sobie, staje się, że to jest czysty egoizm. A, to łatwo mówić. Wiesz przecie, jakie są jeszcze inne względy do zachowania. No więc jeżeli to cię nic nie kosztuje, to zerwij, a im wcześniej, tym lepiej. Tylko tę radę miałeś dla mnie na myśli? No, wprost przeciwną. Ożeń się z nią. No czyś ty zwariował! Widzisz, żeś egoista? Do diabła palcami by mnie wytykali! Mój drogi, gorsze mezalianse zdarzają się na co dzień. A twój postępek byłby po prostu uczciwym. Zresztą, gdybyś się zajął jej wykształceniem. Literat jesteś, bujasz po obłokach. Za winą musi iść pokuta. Jaka pokuta? Co za pokuta? Toś byś... Wszyscy musieli stać pokutnikami. No bądź co, bądź kawalerowie jesteśmy, nie panienki. Skoro takie są twoje zasady, to chyba chcesz, żebym ci ją zbałamucił. I tym sposobem dał pozór do zerwania. No to jest świetna myśl. Gdyby to było do wykonania. Jak to? Nic byś nie wskurał, Duszeńko. Taki jesteś jej pewny?
No nie, no pewny, niepewny, no, no. Ale jest jeszcze druga kwestia. Jakaż na przykład? Ale czy ty możesz być dla niej niebezpieczny, duszeńku? A za kogo to mnie masz? No niby nie zgrubiałeś jak ja, no ale przyjrzyj się, no. Mając egzemplarz do porównania. Ma pan już wodę? Idę. Zarozumialec jesteś? I to do tego stopnia, że zostawiam was samych bez obaw. A co to? Nie przebierzesz się, duszeńko? Nie. Pojadę jak jestem. A więc życzę szczęścia. A po kiego licha pan ma zawdy na oczach te śkiełka? Po licha mam te śkiełka? A? Żeby ciebie lepiej widzieć. A to pan lepiej widzi bez nie? Naturalnie, po cóż bym je nosił? A, bo ja mówiłam, że kto ślepy, to i tak ślepy. Choć to założy. A śkiełka to nie od tego, żeby widzieć lepiej. No, żeby się oczy nie psuły. Słuszna uwaga. Wiesz co, moja kobietko, tak jesteś dowcipna, że mam ochotę wyściskać cię za to. A panu skąd się wzięło? Taki pan był dotychczas spokojny. Właśnie, skąd mi się wzięło, sam nie wiem. Pewnie jakbym ci się bliżej przypatrzył. No, 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 niech się pan obędzie tymczasem. Wiesz co? Mam ochotę pocałować cię. Niech ino pan da pokój. To nieładnie na takiego pana. A cóż w tym nieładnego? Boże kochany, pan też zdarny do umizgów. Rychtyk jak Żyd do wiązki siana. To kapitalne, wiecie państwo. A dlaczegoż to? Bo taki pan biedny. Bledziuchny taki. Biedny, bledziuchny? Otóż, żeby cię przekonać. No, 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 bez tego wszystkiego, bo jeszcze pana zdyfamuję i będzie nieładnie. Zdyfamuje mnie. Chyba lepiej zrobię, notując jej jędrne wyrażonka. To Żyd do wiązki siana było kapitalne. Powiadacie, moja kobietko, że to nieładnie być bladym? To ino po szlachecku. Ładnie tak blada, ale u nas to nie. Nie wiedziałem o tym. A zresztą, czy w szlacheckim stanie, czy w kujawskim, zawdy krzykowniej, kiedy człowiek tłusty. Czy w szlacheckim, czy w kujawskim? A wasz Paweł, jaki był? Także tłusty. Gdzie tam? Wyglądam jak szczypa. O, wypisz, wymaluj na pana podobny. To pochlebne dla mnie. No ale jednak kochaliście go. A kto to panu powiedział? Właśnie, że nie. Ale poszliście za niego. A bo ci mnie ludzie tak zgłupili. A miałam wej chłopaka. Jej malowanie. Taki był szykowny. Zawdyk czerwony na gębie. A oczy takie miał śmieszne. Same postury każdemu się podobał. A postury. A jaki to był filozof? Filozof? Co u diabła? Jak to filozof? Ano filozof. Taki taki ucieszny. Protofilny.
A jaki przyścipny do wszystkiego. Aha, przyścipny, na to trzeba stenografa. A zapewne i do Boga, i do ludzi. A jak ją się w karczmie zeszli, to chulsztyki takie wyprawiał, że się ludzie nie mogli napatrzeć. Oj, asystował mi, oj, asystował, oj, szeptał do onego ucha. Ale jak mi ojciec z matulą i wszyscy ludzie zaczęli brechtać, kłaść w głowę, a to żeń się z Pawłem. Niczego przy nim nie łakniesz, będziesz chodzić w samych niedwabiach. Tak mnie też i przerobili na swoje. Przeście usłuchali. Ach, bogaś to człowiek przenikniący, żeby naprzód wiedział, co dobrze, a co źle. Chociaż to powiadają, że każdy wdowiec to jak pies dowiec. To był wdowiec? A bogać co? I miał 3 córki, takie już prawie jak ja. Jedna najstarsza, druga wej średnia i trzecia najmłodsza. Nie może być. Bodając z piekła śleporód nie wyjrzał za mnie, biedną sierotę. Więc nareszcie umarł? Ach, dopiero na jesieni będzie temu ze 3 kwartały. Dopiero. Taki był zgęziały, że ino miał klapnąć. Ledwie łaził, a jednak żył kilka lat. Ale nie mogłam z nim wysiedzieć, nie mogłam. I dawno rozeszłem się z kupy. Jakem się żeniła, mój duch zaraz przeczuwał, że tak będzie. Może was bił? Żeby, to by nic nie było. Toć to powiadają, że jak chłop baby nie bije, to w niej wątroba gnije. Tego nie słyszałem. I że każda dopiero dobra, jak ją bez 10 progów przewlecze. To on was przewlekał? Gdzie tam? On był taki. No. Do niczego. Ino tym jego curuchną. Byłam na zawalisku. Wszystkie 3 takie tarachy, trzepaki, cud boski wyrabiały. Już mi się nieraz w głowie koło wróciło. A najbardziej najstarsza. To niezawarte piekło z nią miałam. A siela zapiekany głos. Za gruby koniec nigdy nie wzięła inoletki, chlebek jej pachniał. Co dzień bywało, wybrynduje się, ustroi, 2 watówki na się wetknie, żeby była rzęsista. I dalej do karczmy. To po całych dniach się wam zgała. A na mnie bij zabij, jak to bywa, że kto sam w piecu lega, to kogo orzogiem sięga. A to skarbnica niewyczerpana. Ja tam panu tak tylko z 3 powiadam, ale żebym tak wszystko popowiadała. Mówcie, moja Pawłowa, tak dobrze mówicie. Nie mówię, ino powiadam. Mówić to o co, o komu, jak to pan zaraz tam przekrętnie powie. No wszystko jedno, powiadajcie dalej. Bądź co bądź tam powiadać. Pan się jeszcze będzie śmiał. Ale gdzież tam. Owszem, żałuję was. Więc powiadacie, że wam te pasierbice tak dokuczyły? A bogać nie. A najbardziej najstarsza. No nie ci nowe grajatykiowe hulsztyki. W ostatni grosz czasem wyniosła z domu do karczmy. Choć chciała urżnąć, a duszę posilić. A mnie nie wolno było do niczego. I co miałam chodzić w niedwabiach, to na wszystko musiałam patrzeć ino z daleka. Jak ona gapa w gnat. Gapa w gnat, co za dosadność. Ale czekajcie, czekajcie dłużej mojego ubóstwa niż waszego państwa. No a co się zrobiło z tym waszym pierwszym, co to był taki czerwony na gębie i przyścipny? I on nic potem, choć się pisał takim przywiązanym. Świadomo Bogu i ludziom, że płakałam za nim, a on śleporód nie wyszło 3 miesiące, a ożenił się z drugą. Już te mężczyzny to nie uszły psa. Zawsze i wszędzie jedna historia. Jeszcze wziął taką sztabę. Hałdygę, Boże ty mój. Zmiłuj się. Bywało, jak wlezie do karczmy.
To stoi, cię i zatyka. Dlaczego? A bo nikt jej nie chciał wziąć taniec. Miała odbyt rychtyki śledziowa główka w Wielką Niedzielę. No ale co, żyją z sobą dobrze, prawda? No to ci jest, dzieci, jest, kiejużyna Czapek. Aha. A ja wyszłam kiej panna z tańca. Ni dziewucha, ni wdowa, ino ludzka obmowa. Oj, Boże, Boże. No, przecie teraz już jesteście naprawdę wdowa. A przy tym trafiliście na dobrego pana, nieprawdaż? Choć zapewne, że dobry. Mnie się też zdaje, że wam u niego lepiej, niż gdybyście poszli za tego swojego z czerwoną gębą. Jakby pan wiedział, co się będę zapierać. Właśnie. A nie wywdzięczacie mu się za jego dobre. Ja sam nieraz widziałem, jak robicie mu na złość. On każe tak, a wy siak. Ja go i tak kocham. No masz tobie. A powiedzcie mi, jak to będzie, gdy się ożeni? A jemu co po żonie? Chociaż nic dziwnego by nie było. Kawaler ma majątek. Niech pan tak nie gada. U mi zaraz markotno. No ale musicie sobie wyperswadować, moja kobieto, że wcześniej czy później do tego przyjść może i z pewnością przyjdzie. Powinniście mieć rozum. Nie sprzeciwiać mu się. Ach, to kochanie, śleporód to gorszek i choroba. Na chorobę są leki, a to jak człowieka ogarnie, to rady sobie dać nie może. Skłonna do płaczu. Jeśli z nim używa tej broni, to padam do nóg. On też taki ma zgon. No, no czemu płaczecie? Nie trzeba, nie trzeba, nie płaczcie. Czemu płaczecie? A bo mi tak jakoś matyjaśnie. Jak to matyjaśnie? A bo to pan nie rozumie, czy nieprzyjemnie, czy dziwacznie, czy matyjaśnie, to wszystko jedno. Ja wolałabym wejść zaraz śmierci pozbyć, niż żebym miała tego doczekać. No? Jestem. I nie mają to panny wej pana kochać. No, jak ci poszło? Doskonale. No opowiadaj. Mam pełno notat. No ona jest niewyczerpana, a przy tym dowcipna. Gdzie pan jedzie? No gdzie, gdzie, gdzie? Z wizytą. Tak się pan wystroił. To pewnie do Topolina. No, chociażby i tak. No to co z tego? Pani no cięgiem tam jeździ, a ja tu ostaję jakiej utrapiony. Oj, no to daj mi spokój. No. A wróci pan dzisiaj? No wrócę. No idziemy. Słuchaj, Ignacy, dajmy pokój, to się na nic nie zda. To, słuchaj, no nudny jesteś, proszę cię. Ale przekonasz się, że wcześniej czy później zrobisz tak, jakem ci radził. Sam nie wiesz, co mówisz, duszeńko, służę ci, proszę. Marysia. Marychna. I kto to widział, tak się żegnać z daleka? Uciekaj, głupia! No kurcz mi płomniesz, no! Ja i też pana kocham. Będę wyglądał jak bubiec. Jak to się pan będzie wstydził? Czekaj, bo już to zobaczy. A wróci pan dzisiaj. No wrócę, no przecież ci obiecałem, nie wierzysz mi? Bo pan ten faryzeusz taki przedaj, bo co innego pana myśla, co innego wraca. No. Więc jedziemy czy nie jedziemy? Jedziemy, krawat mi poprawia. Jak tak odjedzie i tak sama wejo stanę, to nie mam wskórania,
tak mi jakoś tęga. Płynie woda po kamieniach w dolinie. Oj, przykrzy się bez jasieńka dziewczynie. Kaj ty mi się kochaneczku obracasz, że tak długo do twej Maryś nie wracasz. Oj, żebym ja ptasich skrzydeł dostała i jasieńka, gdzie pojechał, dognała. Oj, skryć by się chciał przede mną daremnie. Zobaczyłabym, czy tęskni beze mnie. A jeśli on nie dba o mnie, mój Boże, wrócę do domu, w zimny grób się położę. Może z grobu nieszczęśliwa zobaczę, że on za mną chociaż wtedy zapłacze. Już mi mój Janklus powiada, że on nie darmo tam jeździ. Oj, biedna ja, biedna sierota. Pojechali sobie. Pani Pawłowa teraz sama. To i co z tego? Nic. Tylko, że tu już parę godzin od obiadu, więc zdałoby się pomyśleć względem podwieczorku. A nie wiem, co się pan Grzępielewski tak teraz w to jadło włożył. Cięgiem jeść i jeść. Pani Pawłowa, przecież to się wie. Człowiek na to je, żeby żył. Czyli na to żyje, żeby jadł. Więc wtedy ma się rozumieć, jak je, to żyje. A jak lepiej je, to lepiej żyje. To każdy wie. A ty i ja wiem, że pana by na dobre jadła patrzy. A jak dostanę kawy z gęstą śmietanką, to coś powiem. A zawsze pan Grzępielewski chce i ma tej śmietanki gęstej. A ty pan już i tak tłusty, kiejlepa. Ale powiem i ma się rozumieć coś ciekawego. No co takiego? No czemu pan Grzępielewski nie gada? A kawa? A kawa! To cię już robi! Już się grzeje, zaraz będzie. Ty, pan cygani. Broń Boże. Ma się rozumieć, powiem. Jak mi będzie smakowała. Spekulantny! Spekulanty, pan Grzępielewski! Spekulantny! Mądry! Ma się rozumieć, że spekulantny. I mądry. Muszę z nią skończyć. Trzeci rok już tu jest. Musiała coś uciłać. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Warto by zapalić cygarkę. Stary może gdzie zostawił. Aha. A
Akurat są dwie. Jedną trzeba zostawić dla niepoznaki. Albo nie, wezmę obie. Jak nie będzie miał na oczach, to ma się rozumieć, sam nie przypomni. O, papierosy są. Co tam pan Grzęb Bielecki grzebie na biurku? Nie wiedzieć czego? Pan jak pozna, to się będzie jadowił. Pani Pawłowa go umityguje, umityguje. O, ale kiedy nie potrzeba, co tu leży, to niech sobie leży. Mrucz sobie, mrucz. Ciekawość, co on ma mi powiedzieć? Co? No, jak to pani Pawłowa chciałaby się prędzej dowiedzieć. Ja tam nie ciekawa. Co? No, bo to prawda. Co by to za kobieta była? No, lepiej. Co pan Grzyb Bielecki ma na myśli, niech psom ciśnie. Szkoda by było. Bo by się pani Pawłowa nie dowiedziała? A to nie. Nie, to nie. No nie, no z panem Grzem Bieleckim. To jakby w farynę grał. Ani raz do ryktu nie można przyjść. No dobrze. Powiem. Ale ma się rozumieć. Niech pani Pawłowa zgadnie. Och, bo bogacz to człowiek przeniknięty, żeby mógł zgadnąć. Otóż mam dla pani Pawłowej kawalera. No mnie co po kawalera? Pani Pawłowa inaczej gada, a inaczej by rada. Wszak to już rok, jak nieboszczyk umarł i żałoba wychodzi, więc co chciał mówić i wcale się nie cieszy. Co to jest? No i co takiego? No, że kiedy ręce rozwiązane, to ci tak nie zostaniecie. Ach, kawalier ma się rozumieć niby lala. Jaki to kawalier? A to ja. Pan? Grzeb Bielecki? To też dopiero... Śmieje się, dobry znak. Więc tak sobie pomyślałem, że pani Pawłowa ma łaski u dziedzica, więc ja mógłbym zostać rządcą, a pani Pawłowa by została sobie panią Grzem Bielecką i rządczynią, co? Różenki strugę ci, a ptaczki w lesie. A co to, ja nie mogę być rządcą? Przecież jestem, ma się rozumieć, piśmienny. O wielkie nieba, kto się zna na piśmie, to się najbardziej do piekła ciśnie. Ja wiem, że pani Pawłowa, chociaż niepiśmienna, ma więcej rozumu w głowie niż nie jeden w małym palcu. Więc tak sobie pomyślałem, że gdyby się takich dwoje mądrych pobrało, to byłaby para jak malowanie. Wiedziaki baba, że w niedzielę święto, a to ci nieco i no mąż i żona. Zgadza się. Więc znaczy się zgoda między nami. O, będzie się cygańskie wesele przez marcypanu. Nie zgadza się? A to dlaczego? A dlaczego? A bo moje sumienie mi tego nie wskazuje i basta. A to dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? A dlatego, że nie! A niech was tam siódma skóra zaboli. Ostatnia kompromitacja mnie ogarnęła. Czekaj, babo, nie daruję ci. Pani Pawłowa poczeka tu, jak się dziedzic ożeni i dziedziczkę do domu sprowadzi, to pani Pawłowa długo tu popasać nie będzie. A ty skąd wiesz o tym? Widzisz go! Jakie to plotki będzie znosił! Pan się żeni, to się żeni! A komu dostać od tego? No, ostrożnie, bo jeszcze nie oczy wydrapiecie. A ja chciałbym widzieć, jak się będziecie z manatkami wynosić. Ostatni raz wam was pytam, zgadzacie się czy nie? Niech pan Grzem Bielecki idzie sobie z panem Bogiem i da mi święty pokój!
Jak was tam pies płacze. Bo ja was płakał nie będę. Ale źle na tym wyjdziecie, przepowiadam. O! Patrzcie państwo, jak tu wali gubernantka z Topolina. Tu się święci coś nie na żarty. Radzę się jeszcze zastanowić. Korzystam z tego, że Klotylda wyjechała na parę godzin do prezesowej i wymknęłam się, niby na spacer. Muszę się rozmówić z panem Ignacym. Byle tylko zdobył się na krok stanowczy, to interes już zrobiony. Klotylda nie jest od tego. A co ona będzie tak tu spacerować i murgotać? Boże, kochany, cóż to za nieznośne stworzenia ci starzy kawalerowie. Wydawałoby się, że powinni być kuci na wszystkie cztery nogi, ale gdzie tam? Ten na przykład, jak malowany. Ani be, ani me. Ust przy Klotyldzie nie umie otworzyć, jak buzię kocham. Cóż to za różnica od nas, panien dojrzałych. Podajże cię. Moja dziewczyno, jest pan? Dziewczyna? A kto pani powiedział, że ja dziewczyna? Ja taka dziewczyna jak i pani. Jestem panną. Rozumiesz? Kadyk tam wiedział. Ja jestem sobie kobieta, jak się należy, wdowa. A więc moja kobiecino, jest pan? Nie ma. Nie ma. Och, co za szkoda. No a gdzież pojechał? A kata cię popatrzy, gdzie jeździ? Zaczekam. Może pojechał tylko do Topolina i zminęliśmy się w drodze, bo udałam się umyślnie przez lasek. Skoro Klotylda jest gotowa, kolczyk jakby miała w kieszeni. A może i co więcej oberwy? Może w ten czas nareszcie ten zdrajca Anastasy przestanie się wahać i klęknie przede mną. Głupiec. Za błogosławieństwo boskie powinien by sobie uważać pozyskanie za żonę kobiety takiej jak ja. Mężczyźni są ślepi, jak Bozie kocha. Moja kobieto, czego się tak na mnie patrzysz? Ma przecie nie schowam oczu do kieszeni. Co? Jakeś powiedziała? A świat nie po temu, żeby powtarzać dwa razy głuchemu. Impertynencje mi gada. Chce mnie się pozbyć, jak Bozie kocham. To na pewno ta, o której słyszałam. To gust dopiero. Jacy ci mężczyźni. A co mi się pani będzie tak przyglądać? Samaś powiedziała, że nie można schować oczu do kieszeni. A to pani słyszała, a pytała drugi raz. Bo się kocham, irytuje mnie. Jednak trzeba by ją wymiarkować. Może ona tu więcej znaczy, niż ja myślę. Moja kobieto, macie dobrego pana, prawda? Nie byłam tam, gdzie prawdę rozdawają. Świętej cierpliwości trzeba, jak Bozie kocham. Musi tak być, bo wszyscy na parę mil w koło powtarzają, że dobry. A jak dla kogo? No, kiedy dla wszystkich dobry, to tym bardziej dla was. A jaki jest, to jest. A komu co do tego? Już ja wiem, nie wiem. Jakbym patrzała. Ale też myślę, że mu za to dobrze życzycie i że chcielibyście, żeby mu było jak najlepiej. Albo mu to źle? No,
Zawsze widzicie, szkoda, że taki człowiek, co to ma i majątek, jeszcze żwawy, tak najlepsze lata marnuje na kawalerstwie. Ludzie powiadają, że żyje jak pustelnik i że brak mu nieraz najniezbędniejszych wygód. Ten głupi, co to powiedział i ten, co to powtarza. Tak, Bozie, kocha mnie znośna baba. Tylko prawda ci nie zawsze szkoda, że się nie żeni. A i wy lepiej byście na tym wyszli. Widzi ta? Jaki to faryzeusz? A to jakim sposobem? Iż ja bym w tym była. Ale ciekawość, co to wej pani do tego? O, widzicie, życzę mu dobrze. I chciałabym go uszczęśliwić, łącząc z osobą, którą kocha. Czekaj, zaraz ty tu zapomnisz języka w gębie zmyślę. Ale niech tam. I komu to pani tak rajfuruje? Rajfuruje? Może komuś z Topolina. Komuś z Topolina? A wy skąd to wiecie? A, tak sobie pomyślałam, bo jeszcze dzisiaj słyszałam, jak mój pan powiedział do tego pana, co tu przyjechał, że tam jakaś gubernantka ząbki sobie na niego ostrzy. Gubernantka? Kto to mówił? Kiedy mówił? A ty powiadam, że mój pan... On to mówił, jak Bozie kocham, nic nie rozumiem. Widzisz, jak to tam ruczysz? I cóż więcej mówił? A cóż, śmiał się, powiedział. Czy ona myśli, że ja oczu w głowie nie mam? Oczu w głowie? No, ale nawet nie śmiem dalej powiedzieć. Mówcie, mówcie wszystko, wysłucham mężnie. Bo jeszcze pani powtórzy komu, albo co? Nikomu, nikomu, jak Bozie kocham. Powiedział do tego pana, co tu przyjechał. A to bym się opatrzył. Babsko stare kiej świat. Kto? Babsko stare? A Juściś, ta gubernantka. A do mnie rzekł. Nie bój się, a bo mi to z tobą źle, żebym się miał żenić. O zgrozo. A jakbyś zobaczyła, ino, że ja jej nie znam, że ten stary klak tu jedzie, to daj mi zaraz znać, żebym się mógł przed nią schować. Stary klak. Kto? Stary klak. A Juściś, ta gubernantka. Nie mów. Profanacja. Stary klak. Ja! Panna Eulalia! Co się tutaj dzieje? Co się stało? Zemdlała! Co jej ta będzie? Złego licho nie weźmie. Musiałaś jej coś powiedzieć, głupstw nagadałaś, zemdlała. Jeszcze mi się tu rozchoruje albo umrze. Ola Boga, nie zrobiłaby się w niebie dziura i no na ziemi była. Może by ją porozpinać. Zaraz, ja ją tu rozstrzyźwię. Cóż to za nieznośna baba? Panna Eulalia, na Boga, co się stało? Iść pan sobie, iść pan sobie. Ja dotykam się mojej ręki! Jesteś pan niegodziwiec! Potwór! Mam uczyć dwie kobiety, a potem je obgadywać! Dwie kobiety! Mamo, nie! Dwie! Trzy! Trzy kobiety! Bo i to, jak się okazuje, jest przedmiot twoich westchnień i czarnych machinacji! Ale jak panią uważam! Nie zaklinaj się pan! Wiem wszystko! Stary klak! Stary klak! O, zemszczę się! Zemszczę się, nie daruję! Klotylda wszystko wiedzieć będzie. Dowie się, że owłosnie stała się ofiarą najobłudniejszego z świętoszków. Dowie się, w kim ma szczęśliwą rywalkę. Jaką rywalkę? Do miliona diabłów! Diabłami sadzi! O, dobrana z was będzie para. Ona też to potrafi. Możecie sobie dać buzi. No dalej, dalej, przy mnie, nie żenujcie się. Owszem, będę miała więcej co opowiadać. Gadaj, co tu się stało? Co się stało? To się stało, że nie potrzebuję już pańskich kolczyków. Dostanę je od Klotyldy. Gdy jej powiem, że mi je pan ofiarowałeś za pomaganie mu do złowienia jej w swojej sieci. Ale wybij ją pan sobie z głowy, bo jak Eulalia Trajkotkiewiczówna.
to mi włosy na dłoni wyrosną, nim ją pan dostaniesz. Adieu! Uniżona sługa! Do prędkiego niewidzenia się. Potwór! Coś ty jej nagadała? No, co nagadałam, to nagadałam, a niech pan będzie kontent, że sobie poszła. Ale co? A to niech pan jedzie do Topolina i zapyta jej się. Nie, ta kobieta mnie do wściekłości doprowadzi. Powiesz? Nie powiem. Nie godziwa! Zabiję go! Daj mi spokój! Powiedz, o co chodzi? Nie? Przecież musisz być rozsądny. Jezu, zabiję cię! Ja nie pozwolę. Nie! Jezu! Zabiję cię! Czy gniewaj się albo nie gniewaj? Nie bądź wariatem! Co pan będzie nos między nas wtykał? Pogniewamy się, to się pogniewamy. To się pogodzimy i basta. A panu zaś od tego. Wiecie państwo, tego rysu mi brakowało. Żal mi. Zawsze to jednak dowodzi przywiązania. Powiesz? Pewnie za te siniaki sobie pan porobił. Oj, już się nie bój, zagojąc się. A już... O. No, przeproś mnie. No już się proszę! Oj, no. Co ty mi zawsze nadokuczasz? Ja i tak pana kocham. No, gdybym tak uniósłszy się nad miarę, wyrzucił cię z domu i tak wybił, żebyś się ruszyć nie mogła? To bym się pozbierała, jak mogła. I przywlekła chociaż pod drzwi. Rozmęczę się i Bóg bił. Idź, obmyj sobie oczy, bo ci zapuchnął i nos masz zerwany. Ignacy, teraz pewny jestem, że wcześniej czy później ziści się moja przepowiednia. A nawet więcej jeszcze powiem. Będziesz najdoskonalszym pantoflem. Zobaczymy! Teraz już i tak wszystko jedno. Sztaplotkara to tak wszystko roztrąbi, że nosa nie będę mógł pokazać. Zadrwię ze wszystkich! Marychna! Dobrze zrobiła! Nie pożałuję! Marychna! Ja pantofel!